Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym wykładzie z podstaw melioracji. Na dzisiejszym wykładzie zapoznamy się z takim zagadnieniem jak infiltracja wody w glebę. Infiltracja jest dosyć istotna z takich względów, że wszelkie procesy związane z nawadnianiem roślin wiążą się ze zjawiskiem infiltracji. Generalnie proces ruchu wody od powierzchni w głąb gleby nazywamy infiltracją. I można wyróżnić infiltrację zatopioną i infiltrację niezatopioną. Otóż ta infiltracja zatopiona to jest taka, że jest to infiltracja z warstwą wody na powierzchni. Wyobraźmy sobie tak, że jest jakieś nawodnienie, na przykład nawodnienie zalewowe, gdzie nagle pojawia się dosyć duża objętość wody. Woda nie zdąży wsiąkać do gleby, na powierzchni jest warstwka wody, wtedy mamy do czynienia z infiltracją zatopioną. Ona dotyczy takich nawodnień jak nawodnienie zalewowe, stokowe, bruzdowe, no wszelkiego rodzaju nawodnienie powierzchniowe, grawitacyjne raczej bazują na infiltracji zatopionej. Natomiast infiltracja niezatopiona to jest taka, że woda infiltruje do gleby, kiedy na powierzchni nie ma warstewki wody. Na przykład podczas opadu deszczu nie zawsze się tworzy ta warstewka wody na powierzchni. Podczas nawodnień deszczownianych czy nawodnień kroplowych, gdzie nie mamy do czynienia z warstewką wody na powierzchni. Generalnie w przypadku infiltracji zatopionej mamy do czynienia z pierwszym warunkiem, z warunkiem brzegowym pierwszego rodzaju w postaci potencjału na powierzchni. Natomiast w przypadku infiltracji niezatopionej z drugiego rodzaju warunkiem brzegowym w postaci przepływu. Infiltracja odgrywa kolosalną rolę w nawodnieniach, w melioracjach, w związku z tym warto byłoby to bliżej jakoś poznać. Nie tylko w samych czystych melioracjach, ale również wszystkie zjawiska związane z erozją wodną. No tam te zagadnienia infiltracji są dosyć istotne. My dzisiaj zajmiemy się infiltracją zatopioną. Zatopioną jednowymiarową. Wyobraźmy sobie tak, że mamy do czynienia z jakimś profilem glebowym. W tym profilu glebowym mamy głęboko położone zwierciadło wody gruntowej. To zwierciadło wody jest dosyć głęboko. Załóżmy, że ten profil jest jednorodny, izotropowy. Gdzieś tutaj jest faza stała. Wszystko, co jest od zera do fazy stałej, to są pory. Czyli gdzieś tu, jeżeli oznaczę 0, tutaj powiedzmy, że wilgotność TTS. Profil jednorodny, to znaczy, że porowatość i pełna pojemność wodna są stałe po głębokości. Założę również, że uwilgotnienie gleby też jest stałe po głębokości. Ono oczywiście jest mniejsze niż wilgotność przy stanie pełnego nasycenia. To znaczy, że tu mam wodę, a gdzieś tutaj mam powietrze. Nagle, powiedzmy, że na powierzchni pojawi się warstewka wody. I ta wysokość warstewki wody, zaznaczmy to H0. Prawda? I powiedzmy, że ta warstewka wody niech będzie stała w czasie, ale no, założenie takie idealistyczne trochę. Ponieważ siła grawitacji działa do dołu, to woda zacznie infiltrować, tutaj zacznie przepływać tą przez powierzchnię. Powiedzmy, że to natężenie przepływu oznaczmy literką I. I zacznie wilgotność, z wilgotności początkowej zacznie wzrastać do wilgotności przy stanie pełnego nasycenia. Powiedzmy, że po jakimś czasie ten rozkład uwilgotnienia będzie wyglądał w ten sposób.
Oprócz siły grawitacji, również ruch wody w głąb jest powodowany ciśnieniem schodzącym. Co to znaczy? To znaczy, że ponieważ gleba nie jest nasycona, to ma jakąś wartość ciśnienia schodzącego. Ten rozkład uwilgotnienia w ten sposób będę nazywał frontem zwilżania. I ten front zwilżania będzie się przemieszczał w czasie. Im dłużej ta infiltracja będzie przebiegała, tym ten front zwilżania dotrze głębiej. Ponieważ gleba jest nienasycona, to gdzieś tutaj, i założyłem, że jest jednorodna, jest ciśnienie schodzące na froncie zwilżania. Nazwijmy je HF. Natomiast odległość tego frontu zwilżania od powierzchni mojego profilu też oznacza LF w funkcji czasu. To będzie zmienna w czasie. Im dłużej to będzie trwało, ten proces wsiąkania, tym większa wartość będzie LF. Ja założę tutaj, że ta warstewka, że ten rozkład uwilgotnienia prawie jest bliski stanowi pełnego nasycenia, to również będę znał współczynnik filtracji tej mojej gleby. No, nie jest to prawdą, że ten rozkład uwilgotnienia będzie taki tłokowy, ale powiedzmy, że przyjmijmy tak, że jest to tłokowy taki rozkład. To teraz znam prawo Darcy, prawda, że to Ks jakiś tam dH po dz. No to ja to prawo trochę spróbuję zaadaptować do określenia tutaj przepływu. I ten przepływ będę nazywał prędkością wsiąkającej wody. W ten sposób, że tutaj Ks, natomiast ten gradient, no, czy może Buckingham'a Darcy, H0 minus HF, mogę tak podejść, no to znam, że KS też jest dH po dz plus 1 podzielić przez LF, które jest w funkcji czasu, no i jeszcze tutaj plus 1. To teraz, jeżeli to jednostkowe i natężenie przepływającej wody, które jest równe Q, najczęściej będę wyrażał w jednostkach długości przez jednostkę czasu, a może poprawniej w jednostkach objętości wody przez jednostkę powierzchni przez jednostkę czasu. Najczęściej to są milimetry na godzinę w takich wydaniach praktycznych dotyczących zagadnień melioracji. To patrząc na to i, to mogę powiedzieć, że wraz z upływem czasu wartość i będzie się zmniejszała. Dlaczego? Dlatego, że LF będzie wzrastało. Jeżeli H0 i HF są stałe, wzrasta wartość LF, no to maleje jednostkowe natężenie przepływającej wody, maleje prędkość wsiąkania wody w glebę. Po jakimś długim czasie LF będzie dążyć do nieskończoności, w związku z tym ta prędkość wsiąkającej wody będzie dążyć do współczynnika filtracji, bo ten gradient H0 minus HF przez LF będzie dążył do zera. W związku z tym, gdybym chciał narysować, jak wygląda prędkość wsiąkającej wody w funkcji czasu, powiedzmy, że tu czas, no załóżmy, że w godzinach, a tutaj ta prędkość wsiąkającej wody w milimetrach na godzinę 0,0, to by wyglądało jakoś tak. Jeżeli czas będzie dążył do zera, to prędkość wsiąkającej wody będzie dążyła do nieskończoności. Jeżeli czas będzie dążył do nieskończoności, to prędkość wsiąkającej wody będzie dążyła do współczynnika filtracji. Gdzieś ten współczynnik filtracji jest tutaj asymptotą. Czyli w warunkach niepełnego nasycenia woda wsiąka szybciej niż w przypadku
filtracji, prawda? Ona po długim czasie no, przechodzi jak gdyby filtrację. Oprócz prędkości wsiąkającej wody, często będziemy się posługiwać takim terminem jak sumaryczna objętość wsiąkającej wody. Oznaczmy to literką F. Oczywiście ona jest w funkcji czasu, tak jak i prędkość wsiąkającej wody jest w funkcji czasu. I ona jest zdefiniowana z całka, z prędkości wsiąkającej wody po czasie. Całka, to ja to rozumiem, tą sumaryczną objętość wsiąkającej wody, jako ilość wody, jaka wsiąknie do gleby sumarycznie od momentu rozpoczęcia tego procesu infiltracji. Całka to jest pole powierzchni pod tą krzywą z prędkości wsiąkającej wody. Prawda? To gdybym to chciał jakoś narysować, to pewnie mógłbym to tak, że tu jest mój czas w godzinach. Ta sumaryczna objętość wsiąkającej wody w funkcji czasu, załóżmy, że to jest w milimetrach. I ona się zaczyna w czasie 0. Ta sumaryczna objętość jest równa 0. I wraz z upływem czasu wzrasta sumaryczna objętość wsiąkającej wody. To jest cały czas funkcja rosnąca, ona wzrasta. Gdzieś tam dąży do stabilizacji, ale systematycznie wzrasta. To teraz, jeżeli wiem, że sumaryczna objętość wsiąkającej wody jest całką, to prędkość wsiąkającej wody jest pochodną z sumarycznej objętości wsiąkającej wody po dt. Pochodna, czyli w zasadzie współczynnik kierunkowy stycznej tutaj. Pochodna, czyli prędkość byłaby równa df podzielić przez dt. Tutaj na moim rysunku jest dt, a ta wartość to jest moje df. Ok? Czyli współczynnik kierunkowy stycznej jest prędkością wsiąkającej wody, a sumaryczna objętość wsiąkającej wody jest polem powierzchni pod krzywą związaną z prędkością wsiąkającej wody. To tak rozpisałem. Tutaj mają Państwo staranniejszy trochę rysunek. Być może tu powinienem dorzucić, że to jest czas. W rzeczywistości to jest teta VI, a tutaj jest teta S. W rzeczywistości ten front zbliżania to wygląda w ten sposób, że gdzieś tam blisko, po jakimś czasie zarejestrowanym, blisko powierzchni jest strefa saturacji, gdzie rzeczywiście wilgotność jest równa pełnej pojemności wodnej. Później ta wilgotność troszeczkę maleje. To jest strefa transmisji. I gdzieś tam strefa zwilżania zakończona frontem zwilżania, gdzie wilgotność gwałtownie maleje. Ja tu zrobiłem takie uproszczenie tam w tym tłumaczeniu. Zresztą do niego wrócę, że to jest taki w postaci tłoka. No, dlaczego tak nie jest, że ten front zwilżania jest równy? Dlatego, że rozkład porów w glebie jest różny. I w porach o dużej średnicy woda porusza się szybciej niż w porach o małej średnicy. W związku z tym ten rozkład uwilgotnienia nie jest równomierny. Rozkład, ten front zwilżania zmienia się w czasie. Chcę powiedzieć tak, że to ciśnienie rosnące na froncie zwilżania, no oczywiście zależy od wilgotności początkowej gleby, ale jest dosyć trudne do określenia. W sumie to dosyć złożona sprawa. Czy tak by wyglądały trochę staranniejsze rysunki z tej infiltracji. Teraz tak, bardzo podobny model do PIS, bo w zasadzie to, co zaprezentowałem, to jest model Greenempta. Greenempt to dwóch Australijczyków, którzy zaprezentowali model i spróbowali opisywać tą infiltrację.
W zasadzie ten model to te wszystkie objaśnienia tutaj są takie same, jak mówiłem wcześniej na tym rysunku. Oni przyjęli też założenie, że jest to środek jednorodny, czy gleba izotropowa. I ten front zwilżania można by opisać takim właśnie prostokątem, czy takim tłokiem, który wypiera, tłokiem wodnym, który wypiera powietrze z gleby. Pierwsze prawo Darcy można w ten sposób zapisać, prawda? Natomiast drugie równanie, które mogą zapisać, to w ten sposób, że można powiedzieć tak, że sumaryczna objętość wsiąkającej wody to jest zmiana, też suma zapasów. Pamiętają Państwo, że zapas to jest pole powierzchni, już Państwo liczyli. Czyli gdybym chciał tutaj zaznaczyć ten zapas, to theta s minus theta vi, czyli ta odległość, razy, a zapas to pole powierzchni, razy lf funkcji czasu. Czyli zapas to byłby o to pole powierzchni, on będzie się zmieniał w czasie. To znaczy, że tyle wody wpłynęło, ile jest, ile mieści się w glebie, czyli bilans musi być na zero. Czyli LF to TTS minus F to jest odległość frontu zwilżania w funkcji czasu razy różnica wilgotności. No to LF powinno być w funkcji czasu. To jest drugie równanie. To teraz wiem, że I to jest DF po DT, prawda? No to dalej spróbuję policzyć. Jeżeli to policzę, to tak, theta S minus theta delta theta I, czy odpowiada delta theta, ono jest w zasadzie stałe, w związku z tym nie zależy od czasu, tylko front zwilżania jest w funkcji czasu. Dlatego też prędkość wsiąkającej wody to jest pochodna frontu zwilżania odległości po czasie razy delta theta. To teraz tą prędkość wyrażoną równaniem 3 mogę spróbować podstawić czy porównać z równaniem 1. Bo tutaj z jednej strony jest prawo Buckinghama Darcy, a z drugiej bilans masy, że prędkość wsiąkającej wody musi się bilansować. Jeżeli to porównam i poprzekształcam, to otrzymam takie równanie. Czas gdzieś tam wyznaczyć czas delta theta ks i tak dalej. No to teraz, jeżeli mam to równanie 6, to mogę dalej spróbować to przekształcać, to równanie 6, i otrzymać coś takiego jak sumaryczną objętość wsiąkającej wody i prędkość wsiąkania. Równania nie są zbyt przyjemne, ale ja nie oczekuję Państwa, że tam będą Państwo mi te równania wyprowadzać. To nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko ja je pokazuję po to, żeby zobaczyć, jakie są główne czynniki. Otóż tak, tutaj proszę zobaczyć, sumaryczna objętość wsiąkającej wody jest z lewej i z prawej strony równania. Tego nie da się tak bardzo łatwo przekształcić, czy w ogóle się nie da, żeby były niewiadome z lewej strony, a wiadome z prawej. Natomiast prędkość wsiąkającej wody można wyrazić takim równaniem, ale tu znowu jest FT. Także te równania są dosyć skomplikowane. Ale dlaczego je pokazuję? Patrząc na te równania i na ten schemat, można powiedzieć tak, że jakie czynniki decydują o infiltracji? Przede wszystkim zależy od współczynnika filtracji. Wszystko, co wpływa na współczynnik filtracji, wpływa na prędkość wsiąkania, czyli struktura, tekstura gleby, prawda? Rozkład porów. Druga rzecz, na prędkość infiltracji wpływa wilgotność gleby. Na pewno będzie zależało od uwilgotnienia, bo będzie różne delta theta. A także front zwilżania też zależy od uwilgotnienia.
On jest skorelowany, czyli to drugi element to jest wilgotność, inaczej woda wsiąka w glebę suchą, inaczej, inna jest prędkość wsiąkania w glebę suchą, inna w glebę wilgotną. No i oczywiście jest ta sprawa, wysokość tej warstewki wody H0, no to powinno się, każdy intuicyjnie czuje, im wyższa ta warstewka wody, no tym większe ciśnienie, tym szybciej woda wsiąka w glebę. Także ten Green Amp to jest dosyć dydaktyczny model. Taki bardziej szczegółowy model to zaproponował też Australijczyk John Philip. Dla części studentów myli się to nazwisko z Philipsem, marką tam produkującą maszynki do golenia i inne rzeczy. Natomiast to jest John Philip. I tenże John Philip rozwiązał równanie Fokker-Plancka. Równanie Fokker-Plancka opisujące przepływ wody w glebie. Rozwiązał je dla takich warunków brzegowych i początkowych. Jak popatrzę na te warunki brzegowe, to jest taki układ, że warunek początkowy to jest to wszystko, co dzieje się w czasie t równym 0. To w czasie t równym 0 wilgotność jest stała, wynosi teta i dla całego zakresu z. On założył, że podobnie jak Green Amp, to jest, że mamy do czynienia z profilem nieskończonym i w czasie T0 wilgotność w każdym punkcie tego profilu jest stała. Żeby była stała, to znaczy, że musi być ośrodek jednorodny i izotropowy. Natomiast dla z równego 0 na powierzchni, dla czasu T większego 0, czyli to jest górny warunek brzegowy, założył, że wilgotność jest równa TTS, czyli gleba jest nasycona. Dana jest wartość wilgotności. Tu nie mówię o warstewce wody, ale gleba jest nasycona i cały czas utrzymywana w stanie pełnego nasycenia na powierzchni. Natomiast z drugiej strony, dolnym warunkiem brzegowym dla Z dążącego do nieskończoności, wilgotność jest równa wilgotności początkowej. I on też zrobił to rozwiązanie, to dosyć skomplikowane rozwiązanie. Generalnie Philip to raczej matematykiem był, czy mechanikiem środowiskowym, jak sam siebie nazywał. I doszedł do takiego rozwiązania, że sumaryczna objętość wsiąkającej wody i prędkość wsiąkającej wody jest przedstawiana w postaci szeregu czasowego. Tak się przyjmuje, że bardzo istotne są pierwsze dwa wyrazy szeregu czasowego. Na sumaryczną objętość wsiąkającej wody i na prędkość. Natomiast pozostałe składowe tego składniki szeregu czasowego od trzeciego w górę dają gdzieś tam błąd rzędu 3%, w związku z tym można je w jakiś sposób pominąć. I Philip wprowadził nowe takie pojęcie sorpcyjności wodnej. Ta sorpcyjność wodna jest pisana przez P. Nie chciałbym, żeby Państwo się myliło z sorpcją anionów czy kationów w glebie. To nie ma nic wspólnego. To jest sorpcyjność wodna, zupełnie inny parametr. Może ja tego Filipa troszkę więcej mu poświęcę czasu, chociaż zrobię to na ćwiczeniach, to jest sorpcyjność wodna. Generalnie się zapisuje w ten sposób, to też zrobię na wykładzie, że sumaryczna objętość wsiąkającej wody ST do jednej i drugiej plus, no powiedzmy, że tu A2 plus K1, to często mówi się, że A razy T to jest jedna rzecz, a prędkość wsiąkającej wody, no to skoro pochłonna, to jedna druga ST do minus jednej, drugiej plus A. To jest minus jedna, druga. Ja to równanie Filipa i sorpcyjność omówię przy okazji ćwiczeń. Czy tak by wyglądało to równanie Filipa? Ono jest dosyć istotne.
Są też równania empiryczne. Ja tutaj przedstawiłem równanie Kostiakowa, Mieziencewa i Hortona. One różnie by były zapisywane. W przypadku równania Filipa S i A mają jakąś interpretację fizyczną. Ta sorpcyjność ma interpretację fizyczną, A jest związana ze współczynnikiem filtracji. Natomiast w przypadku równań Kostiakowa, czy Mieziencewa, czy Hortona, wszystkie parametry są empiryczne. To po prostu wyrównywanie danych pomiarowych za pomocą jakiejś funkcji. Wyglądają one tu przerażająco, te równania. Dlaczego ja pokazuję? Dlatego Kostiakowa, że ono jest dosyć powszechnie stosowane w melioracji. Dlaczego powszechnie? Bo łatwo da się całkować, łatwo da się liczyć pochodną. No i drugie równanie Hortona, ono Kostiakowa jest bardziej tu Europa Wschodnia. Chcę powiedzieć tak, że ten Kostiakow to jeszcze tam był carskim inżynierem, to jeszcze zanim rewolucja październikowa się rozpoczęła, to już on pracował nad tym. Natomiast Hortona to są późniejsze, w zasadzie amerykańska wersja równania empirycznego. Pokazują po to, dlatego że w Stanach Zjednoczonych to równanie Hortona jest często wykorzystywane do zagadnień związanych z infiltracją wody. Stricte empiryczne parametry mają mało do powiedzenia. Teraz jeżeli zobaczę na te czynniki, no, które czynniki wpływają. Tu ich sporo, tych czynników wymieniłem, ale gatunek i struktura gleby, no to wiąże się ze współczynnikiem filtracji, prawda? Z rozkładem porów. Logiczne jest, że uwilgotnienie też, no to widać z równania Greenem, to inaczej będzie wyglądała prędkość wsiąkania przy różnych wilgotnościach, użytkowanie gleby. Rozumiem, że użytkowanie, no to później zademonstruję, inaczej będzie woda wsiąkała w glebie spulchnionej, poddanej orce, a inaczej glebie zagęszczonej. Położenie zwierciadła wody gruntowej, szczeliny i spękanie. Jeżeli gleba ma jakieś szczeliny, spękania, no to tworzą się przywilejowane drogi wsiąkania. Heterogeniczność gleby. No heterogeniczność dlatego, że gleby są warstwowane. Mogę sobie tak wyobrazić, że na pewno będzie miała wpływ na wsiąkanie, jeżeli jest, powiedzmy, warstwa średnio przepuszczalna, położona na warstwie bardzo przepuszczalnej. Ona może powodować pewne niestabilności frontu zwilżania. Temperatura wody, bo wpływa na lepkość, zaskorupienie i zagęszczenie gleby. No, zagęszczenie to zmienia, wpływa na strukturę, zmniejsza automatycznie porowatość, natomiast zaskorupienie w niektórych warunkach, no, to może bardziej do infiltracji niezatopionej. Jak gleba przesycha, to w niektórych gatunkach gleb tworzy się skorupa wodna i ona w jakiś sposób powoduje restrykcje do wsiąkania wody, na przykład opadowej. Zawartość substancji organicznej. No dlaczego? Ona wpływa na gatunek, na strukturę gleby. Sedymentacja cząstek zawartych w wodzie do nawodnień. Często jest tak, że woda do nawodnień jest idealnie czysta. Nie? Jeżeli pobieramy z rzeki, to tam są pewne cząstki i one z biegiem czasu kolmatują w tej glebie. Mogą powodować zmiany prędkości wsiąkania. Tu retencja powierzchniowa, to ja rozumiem w ten sposób raczej warstewka wody na powierzchni. To znaczy, że pada deszcz, jest jak gdyby kałuża. No jeżeli w kałuży zacznie się gromadzić woda, no to wysokość czy ilość zgromadzonej wody powoduje, że jest różna warstewka H0 i będzie różna prędkość wsiąkania. No, cykliczne procesy odwodnień i nawodnień powodują to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem histerezy i ona w jakiś sposób też wpływa na wielkość ciśnienia ssącego przy danym wartości wilgotności i będzie powodować
trochę odmienny przebieg prędkości wsiąkania i erozja gleby. Zabieranie cząstek wody przez glebę, prawda? Przez wodę, w związku z tym wymywanie części jak gdyby składników, no, zmienia strukturę gleby. A tu jakaś ilustracja, gatunek i struktura gleby. To mniej więcej prędkości wsiąkania, jaki to jest rząd wielkości, prędkości wsiąkania. W milimetrach na godzinę powiedziałem, że często wykorzystuje się to w milimetrach na godzinę. No powiedzmy, że w piaskach luźnych to jest rząd 25 cm w ciągu godziny. Taka warstewka wody może wsiąknąć, natomiast w glinach średnich od 10 do 50. Oczywiście to ta prędkość wsiąkania się zmienia w czasie, to raczej dla warunków bliskich stanu ustalonego, czyli po czasie T dążącym do nieskończoności. Powiedziałem, że wpływa uwilgotnienie gleby. Tutaj jest taka sytuacja, że gdybym robił pomiary prędkości wsiąkania i raz bym przyszedł, byłaby gleba sucha, w tym samym miejscu, a drugi raz gleba wilgotna. No to tak, w glebie suchej prędkość wsiąkania byłaby na początku większa, dlatego, że wielkość frontu, ciśnienie słońca na froncie zwilżania zależy od uwilgotnienia, prawda? Im większa wilgotność, tym większe ciśnienie, im mniejsze ciśnienie słońca. W związku z tym w glebie suchej woda będzie wsiąkać szybciej niż w glebie wilgotnej w początkowym okresie czasu. W początkowym czasie, okresie czasu, to takie wyrażenie trochę. Natomiast wiem, że infiltracja po czasie T dążącym do nieskończoności dąży do współczynnika filtracji. No to znaczy, że te dwie wartości muszą razem gdzieś się spotkać po dostatecznie długim czasie. W związku z tym, projektując nawodnienie, trzeba byłoby wykonywać pomiary infiltracji dla takich warunków, dla jakich będę nawadniał, czyli raczej dla warunków, kiedy gleba jest przesuszona. Tutaj następna ilustracja to jest taka, że położenie zwierciadła wody gruntowej. Mogę tak sobie wyobrazić, że gdzieś jest nawodnienie, pojawia się warstewka wody, a woda gruntowa jest dosyć płytko. No to jak woda zaczyna wsiąkać, to tutaj pojawia się coś takiego jak poduszka powietrzna. Ta poduszka powietrzna powoduje to, że ta prędkość wsiąkania będzie malała. W pewnym momencie to ciśnienie powietrza będzie na tyle duże, że ono wydostanie się na zewnątrz. Jeżeli wydostanie się na zewnątrz, to nastąpi gwałtowny wzrost prędkości wsiąkania. W związku z tym gleba z poduszką powietrzną to byłoby tak, w tym momencie, kiedy ta poduszka powietrzna, no, w cudzysłowie, się przebija na zewnątrz, ta prędkość wsiąkania rośnie i później będzie malała. Natomiast mówiłem też, że użytkowanie gleby wpływa na prędkość wsiąkania. Tutaj mapa ustalonej prędkości wsiąkania dla jednej gleby pułowej w okolicach Poznania. To są wyniki pomiarów pani profesor Komisarek i profesora Marcinka ustalonych. Jedna jest użytkowana jako pastwisko, część ta sama gleba, a druga gleba orna. No, widzą państwo, że w izolinii w przypadku pastwiska, które jest w miarę zagęszczone, ta prędkość wsiąkania jest rzędu 4 mm na godzinę, natomiast w przypadku gleby ornej te prędkości wsiąkania są kilkukrotnie wyższe niż w przypadku gleb użytkowanych jako pastwisko. Powiedziałem, że spękania mogą odgrywać dużą rolę. To takie rysunki trochę, może niekoniecznie moje. Jedne w glebie mineralnej, w jakimś ile. To już ekstremalna Afryka.
Natomiast to są gleby ciężkie, gdzieś tam dla warunków holenderskich. W suchym latem mogą takie szczeliny powstawać. Teraz, jeżeli są te szczeliny, to wsiąkanie bardzo te szczeliny modyfikują, prawda? W jaki sposób modyfikują? Jeżeli na żółto jest gleba i tutaj jest szczelina, no to ja rozumiem, że woda gromadzi się w szczelinie. Jeżeli zgromadzi się w szczelinie i ona gromadzi się natychmiast, to ona wsiąka nie tylko przez powierzchnię, ale wsiąka również przez, tu w cudzysłowie, ściany szczelin, ale także przez dno. Te szczeliny mogą być pół metra głębokie, w związku z tym ciśnienie tutaj na dole tej szczeliny jest dosyć duże. No to wygląda tak, jak gdyby mało istotne, ale chcę powiedzieć tak, że te spękania odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy gdzieś tam na przykład używamy nawozów w glebach zwięzłych czy pestycydów, które natychmiast po opadzie deszczu wsiąkają gdzieś tutaj do tych szczelin i w zasadzie jak gdyby pozbywamy się zdolności buforowej gleby. Jeżeli szczeliny są głębokie, to automatycznie te zanieczyszczenia znajdują się na poziomie wód gruntowych, jeżeli one są płytko. Natomiast tutaj na drugim rysunku jest podany czas i natężenie infiltracji, czyli prędkość wsiąkania. To są dane Michela, który mierzył wsiąkanie w glebie bardzo zwięzłej, w takim ile. I proszę zobaczyć, że na początek ta w ile bardzo duża prędkość wsiąkania wynosiła 1000 mm na godzinę i ona drastycznie spadała. Robił te pomiary w lizymetrze. No to ja rozumiem, że ta prędkość wsiąkania na początku była dlatego taka duża, że wypełniały się szczeliny. Dalej, druga jak gdyby faza sorpcji, te szczeliny, woda infiltrowała ze szczelin glebowych i szczeliny powoli się zamykały, bo gleba pęczniała. I dopiero faza transmisji, no to proszę zobaczyć, że ta prędkość wsiąkania jest mniejsza od 1 mm na godzinę. W związku z tym te szczeliny mogą mieć taki trochę pozytywny efekt, jeżeli nawadniamy gleby zwięzłe, bo w normalnych warunkach, jeżeli by prędkość infiltracji wynosiła 0,5 mm na godzinę, to w sumie nie można nawodnić tej gleby. Mówiłem też o heterogeniczności. Może tu słabo widać, ale to są jakieś, w cudzysłowie, akwaria wypełnione, załóżmy, że piaskiem, a tutaj ta druga część żwirem. Jeżeli zobaczę na ten front zwilżanie, to proszę zobaczyć, że ponieważ gleba nie jest jednorodna, to nie mam takiego frontu zwilżania regularnego, tylko ten front zwilżania jest troszkę nieregularny. I on, ta nieregularność frontu zwilżania nazywa się niestabilnością frontu zwilżania i ona powoduje coś takiego jak przepływ paluszkowy, prawda? Też występujący z różnych powodów, niekoniecznie hydrogeniczności, czasami hydrofobowości gleb. No ten przepływ paluszkowy to powoduje to, że znowu jest jak gdyby uprzywilejowana droga infiltracji i takie klasyczne równania no nie zawsze działają. Jak można pomierzyć tą infiltrację? To w zasadzie metoda podwójnych cylindrów w różnych wersjach. Jeżeli ktoś byłby bliżej zainteresowany tą metodą podwójnych cylindrów, ja tu nie mam adresu, ale na YouTube firma Egelkamp daje taki film, pokazuje jak wygląda pomiar wsiąkania metodą podwójnych cylindrów. Czyli jeżeli Państwo tam napiszą w ten sposób, że double ring ponded infiltration, to znajdą Państwo instrukcję.
Ja troszeczkę znajdę tu miejsce i Państwu przybliżę tą metodę podwójnych cylindrów, tylko mi trochę brakuje miejsca. A może tu. Załóżmy, że ta metoda podwójnych cylindrów to są jak gdyby dwa cylindry. Tu jest powierzchnia gleby. Ja wbijam te dwa, ja je narysuję w przesadzie. Tak przesadnie, w przesadzie. Dwa cylindry współśrodkowo. Ta głębokość gdzieś tam powiedzmy, że ze 3 cm. No, załóżmy, że zwierciadło wody gruntowej jest głęboko. Będę miał zbiornik z wodą. Dosyć duży, H2O. I jakiś mniejszy, gdzie będę mógł mierzyć objętość tej wody. Będę dysponował również stoperem do pomiaru czasu. Do tych dwóch cylindrów wbiję jakieś miarki czy paliki miarowe. One powinny wystawać na glebę, powiedzmy, że w tym ze 3 cm. I będę miał w widoku z góry te dwa cylindry to będą wyglądały jakoś tak. Powiedzmy, że ta powierzchnia cylindra wewnętrznego, nazwijmy to A, niech będzie równa 500 centymetrów kwadratowych. I teraz będę miał też dziennik pomiarowy, gdzie będę rejestrował czas i sumaryczną objętość wody, jaka mi wsiąkała. Ja naleję z tego dużego zbiornika wodnego wodę do tych dwóch cylindrów, tak, żeby poziomy były równe do cylindra wewnętrznego i do cylindra zewnętrznego. Dodatkowo do cylindra wewnętrznego wleję jakąś większą objętość V. W momencie, kiedy wleję, włączę czas i będę obserwował. Woda będzie wsiąkać i poziom wody w cylindrze wewnętrznym będzie mi opadał. W tym momencie, kiedy pojawi się mi główka tej łatki miarowej, to mogę uznać, że w zasadzie wsiąkło mi V ilość wody. Powiedzmy, że po czasie 3 minut wsiąkło mi V, niech to będzie 500 cm sześciennych. To naczynie drugie jest 500 cm sześciennych. To jest V w centymetrach sześciennych, T w minutach. Ja znowu doleję kolejną porcję V, znowu poziom w cylindrze wewnętrznym podniesie się i poczekam, aż on odsłoni mi tą główkę. To rozumiem, że to będzie po czasie dłuższym, bo ta prędkość wsiąkania będzie malała, czyli gdzieś po 7 minutach wsiąknie mi drugie 500 cm sześciennych, czyli razem będę miał 1000. Nie? W międzyczasie w cylindrze zewnętrznym też woda będzie wsiąkać. Ja będę pilnował, żeby ten poziom wody w cylindrze zewnętrznym był w miarę stały. Po co mi ten cylinder zewnętrzny jest potrzebny? Dlatego, że wsiąkanie będzie odbywało się w tym kierunku. Bo tak, z jednej strony będzie działała siła grawitacji i ciśnienie ssące, natomiast poziomo tylko ciśnienie ssące. Dlatego też ten ruch wody, czy front zwilżania będzie się przemieszczał w tym kierunku. Ja potrzebuję określić tylko w kierunku pionowym. W związku z tym stosuję ten cylinder zewnętrzny, czyli ochronny. W zasadzie ja nie potrzebuję znać objętości, ile wsiąka z cylindra zewnętrznego. Wystarczy mi w cylindrze wewnętrznym. No to powiedzmy, doleję następne 500, czyli będzie 1500 cm sześciennych. No to ja myślę, że czas tam będzie gdzieś dłuższy, znowu 12 minut. To teraz, żebym znał sumaryczną objętość wsiąkającej wody F, to jeżeli ja
tę sumaryczną objętość podzielę przez pole powierzchni cylindra wewnętrznego i będę chciał wyrażać w milimetrach, no to powiedzmy, że ta sumaryczna objętość 500 podzielić przez 500 cm kwadratowych to jest 1 cm, czyli to będzie 10 mm, prawda? 1000 cm sześciennych przez 500 cm kwadratowych, przepraszam, to będzie 20 mm, 30 mm i tak dalej. Wydaje się, że pomiar jest prosty. Jeżeli mam T i F, to jestem w stanie opisać to albo równaniem Kostiakowa, albo równaniem Filipa, wyrównując dane pomiarowe. Być może ten mój rysunek jest niezbyt czytelny, ale odsyłam trochę do filmu. To tyle byłoby na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i oczywiście dziękuję kolegom z CAF Films.